Witam serdecznie. Dzisiaj bez mikrofonu, więc nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, ale nie ma wiatru, więc mam nadzieję, że nie będzie przebitek. Początek taki leśny, ale możliwe, że cały film będzie tutaj, jak gdyby z lasu. No bo to takie fajne miejsce, ciche przede wszystkim. No niestety, jak widać, troszeczkę tutaj już pościnane jest, ale kiedyś tam sobie to odrośnie. Dobra, lecimy z tym koksem, bo to nie o lesie film, tylko i nie o drewnie, które pozyskuje się z lasu, tylko o wiatrakach. O wiatrakach, które są teraz jak gdyby bardzo mocno na czasie. I co ja wam na ten temat powiem? Że ogólnie to jest taka totalna, tak na szybko, to taka ogólnie totalna ściema. Z tymi wiatraczkami, szczególnie za 1000 czy 2000 zł. Wczoraj siedziałem prawie cały dzień przed laptopem. Pogoda była brzydka, więc nie było jak gdzieś wyjść. Więc dopiero dzisiaj jesteśmy sobie na spacerze leśnym. I sobie tak patrzyłem, o co chodzi z tymi wiatrakami, dlaczego ludzie tak się nimi teraz interesują. No, na topie jak gdyby. Nie wiem, na czasie temat, tak? I tak sobie pomyślałem, no kurczę, przecież ja w Niemczech pracuję i nigdzie tam tych wiatraków tak za bardzo nie widać. Nie mówię oczywiście o tych wielkich wiatrakach, czyli o farmach wiatrowych, powiedzmy, o tych już wiatrakach dla biznesu, które kosztują pewnie ze 2 milion to minimum, pewnie 2-3 miliony, nie wiem dokładnie, nie mam pojęcia, ale to już w milionach trzeba liczyć tamte wiatraki. No i oprócz takich wiatraków, tam w Niemczech ja nie widziałem takich małych wiatraczków gdzieś przy domu zamontowany, czy to poziomy, czy pionowy, bo to są, wiecie, tak może się kręcić, albo może się tak kręcić, tak? Te, co tak się kręcą, to zupełnie totalny szajs jest, znaczy totalna ściema jest, że to się opłaca, bo to się w ogóle nie opłaca. No i słuchajcie, chodzi o to, że z tymi wiatrakami to jest taka totalna jak gdyby ściema, że możecie z tych wiatraków mieć jak gdyby dużo, dużo prądu, energii elektrycznej. No okazuje się, że nie, że te wiatraki możecie sobie zamontować taki, nie wiem, jak poszukacie na internecie, to znajdziecie sobie za tam, nie wiem, za 2000 czy za 3000 jakiś wiatraczek z jakimś regulatorem. No i on wam w ciągu roku wyprodukuje 100 kWh. Jak dobrze pójdzie, bo pewnie tyle nawet nie wyprodukuje ten za 2000 tyle. Może 50 kWh, pamiętajcie. 50 kWh w ciągu roku. Ja też tak myślałem, że to jest, kupujecie na przykład wiatrak 3 kW, czy tam 5 kW, to jest to porównywalne z fotowoltaiką, tak? Że jak kupujecie fotowoltaikę 5 kW peak, no to się okazuje, że w granicach 5000 kWh wam ta instalacja w ciągu roku wyprodukuje. I tak sobie w pierwszym momencie też myślałem, że jest z wiatrakami. No niestety jest to totalna ściema, bo wiatraki tyle prądu nie produkują. Jak będziecie szukali, to w ogóle wiadomości, informacje są tak niektóre dziwne, że aż śmieszne. I na przykład są takie, że wiatrak 5 kW w ciągu dobrego roku, czyli wietrznego, wyprodukuje wam 10 tysięcy kWh. Takie są informacje w necie. Oczywiście to totalna ściema jest, ale niech tak będzie. Ktoś tam, jakiś redaktorzyna napisał, przepisał z jakiegoś innego portalu i tak to wygląda. Ja, że jako zainteresowałem się tym tematem, bo sobie pomyślałem, no kurna, trochę mi energii brakuje, więc myślę, przydałoby się coś dołożyć, albo parę paneli, albo jakiś mały wiatraczek. No i tutaj w ten sposób trafiłem na kanał Samodzielny, chyba się nazywa, i on taką próbę zrobił, 800 wat kupił, gdzieś tam też z Chin, wiadomo, z AliExpress czy skądś tam, kupił taką turbinkę 800 W, tak, dobrze mówię, czyli 0,8 kW, 0,8 kW, no i spodziewał się, że tam jakieś prądy będą. Okazało się, że ta turbina 0,8 produkuje w maksymalnych porywach, bo tam jeszcze zmieniał jakieś te regulatory,
jakieś tam inne dodatki, bo ogólnie ten wiatrak to nie jest tylko wiatrak, to tak nie działa. Tam trzeba jeszcze regulatory, trzeba jeszcze akumulatory itp. itd. Żeby to wszystko jakoś tam spiąć, żeby to w ogóle działało. No i się okazuje, że ta turbina, która miała moc jakby 800 W, czyli w porywie jak gdyby, powinna, wydawałoby się, w tym takim dobrym porywie, 800 W w ciągu godziny Wam produkować. A się okazuje, że nie, ona produkuje maksymalnie, temu człowiekowi akurat produkowała, maksymalnie 40 W. 40 W na godzinę, więc jeżeli tam przez cały dzień by chodziła, czyli 408, jedną kilowatogodzinę wyprodukowałaby przez cały dzień, gdyby na okrągło chodziło. Gdyby ten wiatrak, tak wynika z tego filmu, tak? Że jedną kilowatogodzinę wyprodukowałaby Wam ten wiatraczek przez cały dzień, nie przez godzinę. Czyli to tak dla mnie to wygląda w ogóle, jakby te wszystkie takie, te 5 kW na przykład, to może Wam wyprodukować taki wiatrak, nie wiem, jeżeli dobrze to rozumiem, przez cały dzień, pracując oczywiście, musi być dobry wiatr, 5 kWh. Tak to jakby wynika z tego. Bo jest jeszcze taki kanał, tam ciężko go się ogląda, to jest pan ze Złotowa. Jakbyście wpisali w wyszukiwarkę fotowoltaika albo wiatraki Złotów, to on tam Wam wyskoczy. On jest pod nazwiskiem i pod imieniem, ale ja teraz zapomniałem jak on. Oglądałem wczoraj jego H5 filmów. Te filmy dość ciężko się ogląda, bo to w zasadzie nie wiadomo o co tam chodzi. Ale ogólnie doszedłem do tego, że ten człowiek zainwestował w wiatrak. Ma wiatrak. Kto tam trochę się interesuje, to na pewno to albo jego oglądał, albo kogoś, bo tam jeżdżą youtuberzy, żeby trochę, bo jako że temat na czasie, to żeby trochę się wybić, większą oglądalność osiągnąć. Więc jeżdżą do tego człowieka. No i próbowałem znaleźć film, w którym człowiek ten mówi, jaka jest moc jego wiatraka i ile wyprodukował prądu. Jaka jest moc, nie znalazłem, ale znalazłem informację, ile zapłacił za te swoje ustrojstwo. A to nie jest malutki wiatraczek, to jest bardzo duży wiatrak już. Bo tutaj jeszcze musiałbym powiedzieć, że wiatraki można budować bez pozwolenia albo z pozwoleniem. To zależy jak jest zamontowany. Jeżeli jest zamontowany, tak na szybko Wam powiem, jeżeli jest zamontowany na budynku mieszkalnym, w którym mieszkacie i jest nie wyższy niż 3 metry, nie potrzebujecie mieć pozwolenia. Ale jeżeli chcecie na jakimś słupie, gdzieś tam na fundamencie obok domu, to już musicie mieć pozwolenie i wtedy jest nieważne jako ten wiatrak ma wysokość. Więc jeżeli jest oddzielną jak gdyby budowlą, to trzeba mieć pozwolenie. Z tego co tam znalazłem w necie, z tych informacji, ale mniejsza z tym. No i ten człowiek w końcu tam, znalazłem film, w którym mówi ile zapłacił za te swoje ustrojstwo. On ma na takim słupie 70 kilo sam silnik, ten prądnica, czy jak tam to zwał. Śmigła chyba za 4 metry średnicy, czyli jedno śmigło dwumetrowe i drugie 4 śmigła. I zapłacił za to słup, śmigła i ten silnik, prądnica, jak tam by to zwał, tak zwał, zapłacił 21 tysięcy złotych. I w sumie powiem Wam szczerze, że nie znalazłem jakiej to jest mocy, ale powiem Wam za chwilę, ile ten człowiek wyprodukował prądu. A jest to naprawdę porządna instalacja. To jest instalacja taka powiedzmy, dość porządne, nie wiem jak to nazwać, ale to nie są te zabawki, które kupicie tam na Allegro czy na AliExpressie za 1000, 2000, 3000, które są już promowane na niektórych kanałach, jak to super i wspaniale działa i tylko kupcie, bo ktoś tam z tego może działkę będzie miał czy coś, nie wiem, albo dostał kasę za reklamę. Czyli zobaczcie, ten człowiek zainwestował 21 tysięcy, nie wiem jak tam było z robocizną, trudno mi to opowiedzieć, bo nie znalazłem tej informacji, ile to ten, ale zakładam, że gdyby to ktoś jeszcze zamontował, to kosztowałoby to 25 tysięcy złotych. Ta instalacja u tego pana w Złotowie. Wiatrak. I teraz na ostatnim filmie, jak się, on bardzo, już teraz chyba nie nagrywa, nie wiem, tylko właśnie tak przez inne tam kanały się wypowiada, ale on przez 6 lat, jak ma tą turbinę, bo mają już parę ładnych lat, tam miał dwie awarie w międzyczasie, to też jakieś pieniądze. I wiecie, ile ta turbina mu wyprodukowała energii?
4000 kWh przez 6 lat. To teraz sobie zastanówcie się, czy jakikolwiek sens jest pakowanie się w te małe turbinki, które w ogóle nic nie dadzą wam prądu, jak gdyby. To totalna ściema jest, bo to w ogóle jakieś inne przeliczniki są. I ten człowiek, który zainwestował 6 lat temu 21, ale liczmy z robocizną 25 tysięcy złotych, w coś, co wyprodukowało mu 4000 kWh prądu. Czyli tutaj, jeżeli ktoś chciałby być niezależny, no to okej. Twoja sprawa, hobby masz takie, baw się fajnie, jesteś super. Ale biznesowo, ekonomicznie, to zupełnie się to okazuje nie opłaca. 4000 kWh przez 6 lat to jest, ile to 4000? Teraz po 80 groszy. Liczmy po tej starej cenie, tak? 4 razy 8, 3200 zł zarobił, jak gdyby, nawet nie zarobił, odzyskał z tej instalacji ten człowiek. Więc to jest jakieś, a wpakował 25. To jest zupełne, totalne nieporozumienie. Przy tych pieniądzach, czyli inwestując 25 tysięcy, założymy spokojnie 4 kawupika na dach, instalację fotowoltaiczną. Ja teraz nie będę mówił, jak te nowe rozliczenia są, bo one może będą opłacalne, może nie, to nikt tego nie wie. Najprawdopodobniej będą nieopłacalne za jakiś czas, jak przejdziemy na godzinowe, czyli za rok, za półtorej roku, jak przejdą te instalacje na godzinowe rozliczenie, to będzie zupełnie totalna klapa, jak gdyby. Bo wiadomo, że energia stanieje, to nie będzie tak, jak jest teraz, znając życie. No to za 25 tysięcy złotych kupujemy sobie spokojnie, z robocizną, 4 kWp. 4 kWp, żeby tam każdy, kto tam jest taki mądry, żeby nie mówił, że ja mówię 4 kW. No, bo to bez różnicy jest dla mnie, zupełnie. I za te pieniądze w fotowoltaice roczną produkcję mamy spokojnie. Jeżeli 4 kawupiki, to około 4000 kWh, prawda? To każdy chyba mniej więcej wie, jak już naprawdę macie jakąś lipną instalację, ktoś wam wcisnął dziadostwo i nie tą stronę wybrał, pomyliło mu się południe z północą, no to możecie tam, nie wiem, uzyskacie z tego 1000 kWh. Ale średnio z 4 kawupika uzyskuje się 4000 kWh rocznie. Za pieniądze te same, które byście wpakowali w wiatrak, i te 4000 kWh by wam ten wiatrak produkował 6 lat. Więc jest to zupełne, totalne nieporozumienie. I nie wierzcie tam jakimś super reklamom, super zajawkom na innych kanałach, jakie to są piękne rzeczy wiatraczki, bo te wiatraczki, które są za nawet 5000, to jest totalna ściema. To jest zupełnie, to jest zabawka. To jest tak samo jak z dronami. Na przykładzie wam dronów powiem. Możecie kupić dron za 200 zł i on poleci 20 metrów od was i straci zasięg, tak? A możecie kupić dron za 3000 albo więcej, bo powiedzmy dwa, taki najtańszy, w miarę porządny, to z 2000 i więcej, i to są już w miarę porządne, w miarę, bo taki naprawdę porządny dron kosztuje 7 do 10 tysięcy, taki porządny. Już naprawdę porządny, taki dla profesjonalny, w ten sposób powiedzmy, tak? Tak samo jest z wiatrakami. Jeżeli kupicie za 2000 wiatrak, to będziecie mieli po prostu taką zabawkę, jakby wiatromierz bardziej, niż dzięki temu wiatrakowi produkcję energii do domu. Więc szkoda wywalania kasy. Jeżeli chcecie się zainteresować takim tematem naprawdę wiatrakowym, to trzeba pewnie tam włożyć, tak myślę, z 50 tysięcy i będziecie mieli produkcję 3 albo 4 razy mniejszą niż taką samą byście mieli z fotowoltaiki za te same pieniądze zainstalowaną. Dlatego wiatraków po prostu nie ma. Nie ma na dachach, bo te wiatraki, które są w sprzedaży, te zabawki, to są zabawki. To nie są wiatraki, które będą produkowały wam taki naprawdę normalny, zwykły prąd. Czyli zamontujecie sobie wiatrak 5 kW i będziecie mieli 5000 kWh rocznie. Nie, to jest po prostu ściema totalna i tyle. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także co, pozdrawianka z lasu, ja idę dalej połazić trochę. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś interesuje się tym tematem w ogóle,
to naprawdę posprawdzajcie albo pojedźcie do ludzi, którzy mają, żebyście zobaczyli, przejrzeli na oczy, że to jest po prostu zabawka, jakikolwiek taki mały wiatraczek na domu czy przy domu, to jest tylko tyle, że będziecie cieszyli się, że to macie. I tyle w temacie. Pozdrawiam.